Pływacy z wielu stron Polski przyjechali do Mławy, by powalczyć o Puchar Północnego Mazowsza. W weekend na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się otwarte zawody pod patronatem burmistrza miasta. Organizatorem pływackich zmagań był klub Płetwal. Klubów dotarło do nas dosyć dużo, bo aż 30 z całego kraju. Najdalej z Poznania, z tego co się zdążyłem zorientować. Dzieci, pierwszy dzień mieliśmy 220 osób, w drugi dzień 200 osób startuje. Otwarte zawody pływackie na mławskim basenie odbywają się regularnie co pół roku. Uczestnicy mogli się sprawdzić na dystansach od 50 do 200 metrów, m.in. stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym motylkiem, czy też lubianym przez zawodników kraulem. Najszybciej się nim pływa, bo tu pracują i ręce, i nogi, i można z tego jak największą siłę wydobyć. Tak fajnie się płynie, tak szybko. Każdy występ na zawodach poprzedzają ciężkie treningi. Młodzi pływacy kilka razy w tygodniu pracują nad formą i szlifują swoje umiejętności pod okiem trenerów. Po południu odrabiam lekcje i się uczę, a wieczorem przychodzę na basen. Na początku mamy różne ćwiczenia, później pływamy szybko i potem mamy mały odpoczynek. Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia wystartowało ponad 200 zawodników z 30 klubów zrzeszonych w Polskim Związku Pływackim. Dla członków mławskiego Płetwala zawody to ważny sprawdzian umiejętności. Nasi reprezentanci bardzo dobrze się sprawują. Startują w zasadzie w każdym stylu, bo mamy dużo roczników, mamy dużo naszych dzieci. A więc wykorzystujemy, żeby jakby taki sprawdzian przed mistrzostwami Polski zrobić dla tych naszych dzieciaków i startują, nazwę to, czym się da, bo mogą w pierwszy dzień wystartować 3 razy, w drugi dzień 2 razy, ale też mogą wystartować poza konkursem i wtedy to się do wyników nie liczy, ale ja już mam taki przegląd i widzę, czy te dzieciaki dobrze są przygotowane, czy źle i poprawiam wtedy na treningach. Kolejna edycja pływackich zmagań na mławskim basenie już jesienią. Przed zawodnikami natomiast występy na terenie innych obiektów w całym kraju.